No cześć, ja dobrze wiem, że bardzo czekałeś na ten odcinek szkoły, dlatego może nie zwlekajmy i zapraszam was bardzo serdecznie do waszej ulubionej serii Ciumka i Loczki. Naruciak ogląda i cierpi. Ty oglądasz i śmiejesz się. Zapraszamy do subskrypcji kanału. Ten odcinek warto obejrzeć, jest mocny. Jest to stary odcinek szkoły, więc one z reguły są najgorsze. Mamy dziewczynę, która bardzo chce szybko pieniędzy. Podobisz się kiecka? No tak, tylko wiesz, trochę droga. No to co? A drugi wątek jest o mnie, czyli chłopak z ADHD, który nie może wytrzymać w klasie i robi różne rzeczy. Muszę przyznać, że szkoła pokazała ADHD naprawdę najgorszy możliwy sposób. Ty pokaż, jak napisałaś. Oddaj zeszyt koleżance. A ty rozumiesz? Padaj, chłopie. Dawid, zostaw zeszyt koleżanki. Chłopie. W życiu nie wiedziałem, żeby ktoś to aż tak chyba źle. Sam to zrobiłem. No pięknie widzę właśnie, Dawidko, ślicznie. Nie mów do mnie, Dawid, pokój się! No więc co, 30 zabaw w górę to kolejny odcinek i chodźmy do odcinka. Nastolatka od kilku tygodni uczy się w liceum w klasie pierwszej A. Zosia nienawidzi chodzić do szkoły, bo z powodu ubioru jest obiektem kpin i zaczepek innych dziewczyn. Ty w ogóle pierzesz te ciuchy? Hello? Głucha jesteś? Daj mi spokój. Dałaś jej za mało czasu na odpowiedź! Tak mnie stresują ludzie, którzy chcą odpowiedź od razu! Poczekaj! Stań w kolejce na moim mózgu! Idź tam, stań w rogu i poczekaj 3 dni, to ci może odpowiem na twoje pytanie, debilko jedna. Ty, Ruda, weź odwal się od niej. No bo co? Bo może nie ma kasy na te ciuchy. Dobra, weź się nie odzywaj. No właśnie, zamknij mordę. Ty jesteś mądra, bo twoi starzy siedzą w Anglii i masz co chcesz? A ty nie masz? Jej starzy nie pracują na zmywaku w Anglii tak jak twoi. Oj, ja bym nie szedł w tą stronę. Nawet oni pracują na zmywaku, pewnie zarabiają, nie wiem, 3 razy więcej niż prezes w jakiej korporacji lokalnej żabki. Ostatnio słyszałem, że dla niektórych chłopaków, którzy bardzo lubią ciułeczko, wiadomo, najlepszą karierą jest wyjechanie do Amsterdamu, pracowanie tam gdzieś na magazynie, zarabiasz kupę kasy. Codzienny poranek, popołudnie i wieczór taki sam, wiadomo. I życie leci, k***a. Słuchaj. W obronie Zosi staje Kinga. Kinga, podobnie jak Zosia, w klasie nie ma żadnej przyjaciółki. Jej rodzice pracują w Anglii, a dziewczyna mieszka z 80-letnią babcią. Weź się ode mnie odwal! Małkowska, ile ty masz lat? Kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że nie jesteś już w gimnazjum, tylko w liceum i chyba najwyższy czas dorosnąć? I nie piszczeć tak. Aniu, proszę, pozbieraj projekty, bo za chwilę lekcje zaczynamy. Słuchaj, Zosia, nie przejmuj się nią. To głupia ruda małpa. Wiesz co, za chwilę ci przyniosę. Co? Czy nie masz? No nie mam, nie wiedziałem, jak to zrobić. Co ty? Podpisz się. Zosia oddaje swoją pracę Kindze. Chce się jej odwdzięczyć za to, że stanęła w jej obronie. Nastolatka w szkole czuje się bardzo samotna. Kinga jej imponuje, bo fajnie się ubiera i jest bardzo pewna siebie. Małkowska, spokój. Okej, ale one strasznie do siebie podobnie wyglądają i to niedobrze, nie? Jakby ja będę mylił. Przynieś na jutro, dobrze? Tylko pamiętaj, że każdy kolejny dzień zwłoki obniża twoją cenę o 0,5 stopnia. Czyli po 10 dniach, nawet jeżeli oddam, to dostanę jedynkę, tak? Jaka jest logika tego? Masz. Już jestem cicho. Dzięki. Nie masz problemu. Wiem, że się okropnie ubieram i ciągle chodzę w tym samym. Ale co ja mam robić, jak ojciec w ogóle nie daje mi kasy? Para dokumenty. Puszczaj mu para dokumenty w Polsacie na przykład. Jak dla mnie, wy możecie pozyskiwać całą swoją wiedzę życiową z tych par dokumentów, kochani. Ja was wszystkich nauczę, nie? Jak się nie zachowywać, to na pewno się dowiecie. Na przerwie Kinga chce porozmawiać z Zosią o jej kłopotach. Uważa, że może jej pomóc w zdobywaniu markowych ubrań. Od kiedy rodzice 16-latki wyjechali do Anglii i przestali się nią interesować, Kinga uznała, że w życiu musi sobie sama radzić i od kilku miesięcy zarabia pieniądze jako prostytutka. O! Dzięki, ale ja nie mam ci z czego oddać. Spoko, mam dość kasy. Nie musisz mi nic dawać. Zazdroszczę ci. Widać, że ma stówę kieszonkowego. Jak ja nienawidzę tych dzieci, które miały tyle kieszonkowego. A teraz się dowiaduję, że wszyscy mają 100 zł kieszonkowego czy 50. Że to normalne. Jak ja dostałem 2 złote, to ja chodziłem tak... Biedaki robaki, z czym wy do mnie w ogóle tu podchodzicie? Ja was mogę dosłownie kupić. Widzisz to? Biedaku, robaku, czy ty wiesz, co ja za to będę miał?
w ogóle jesteś w stanie to pojąć? To jest 8 paczek małych cheetosów. Się nawpier... na cały tydzień. Mój ojciec jest beznadziejny, na nic mi nie daje kasy. Słuchaj, weź górę i moi starzy wyjechali do Anglii robić co chce. Przynajmniej wysyłam ci kasę. Słuchaj, mam w dupie ich pieniądze. Sama sobie daję radę. Ciekawe jak. Jak pani zarabia na życie? Daję. Słuchaj, musisz się jeszcze trochę nauczyć tego życia, wiesz? Zobaczysz, możesz żyć sobie naprawdę jak gwiazda. To znaczy? Co robisz dzisiaj po lekcjach? Idę do domu. No to słuchaj, pójdziemy razem na miasto. Co ty na to? No i on ogólnie sprzedaje jej dobry pomysł na inwestycje w siebie. Chodźmy do drugiego wątku. Luz? W tym roku do drugiej klasy gimnazjum przyszedł nowy uczeń Dawid Migutko. 15-latek ma ADHD. Jest nadpobudliwy i nawet na chwilę nie potrafi się skupić. Dawid na lekcji matematyki bardzo stara się zrozumieć, o czym mówi nauczycielka Teresa Kremer. Zanim cokolwiek tu się wydarzy, ja już od razu mówię, że jestem strygerowany, nie? Bo ja sobie puściłem kawałek, miałem taki ja pierd... I to jest w ogóle na YouTubie, nie? Więc jeżdżam od razu do komentarzy i... Chłopak z ADHD, bez absurdu, przede wszystkim realne problemy! I uwaga, siwa koniara, 5099, wyprowadzić z błędu naszą koleżankę. Ale ADHD nie istnieje! Nie ma czegoś takiego! Tego k***a ludzie sobie to wymyślili! Fanfiction! Po pierwsze, nie ma takiej nadpobudliwości, bo nadpobudliwy jest każdy! Wszyscy macie ADHD, by the way. Po drugie, ADHD to konto na YouTube, no studio ADHD. A po trzecie, to normalne, że ludzie są energiczni i każdy może z nas się zdenerwować. To jest normalnie taka prawda! I takie pogadliwe na koniec. XD! Siwa koniara zastydziła wszystkich naukowców. Będą zamykać nasze instytuty badawcze, nie? Bo siwa koniara właśnie całkowicie roz... naukę. Siwa koniara, mam wrażenie, że w ogóle to ludzie nie istnieją tak naprawdę. To wszystko to są hologramy. Ty jesteś jedyna na tym świecie. Miło być twoim algorytmem, siwa koniara 5099. Jednak szybko traci wątek i zaczyna się denerwować. Pierwiastków z dwóch. Zauważamy, że... Proszę pani, za szybko! Nie krzycz. Wytłumaczę jeszcze raz. Każda... Zgubiłem się. Każda liczba pod pierwiastkiem jest iloczynem liczby 2. Zgubiłem się. A ty pokaż, jak napisałaś. Oddaj zeszyt koleżance. A ty rozumiesz? Spadaj, chłopie. Tak robią ludzie za ADHD. Są po prostu chuj. Zostaw zeszyt koleżanki. Chłopie. Ty weź siadaj, nie słyszę, co cię do ciebie mówi. Znaczy, ja nie chcę mówić, ale tego człowieka trzeba po prostu unikać, nie? To jest jakby zagrożenie dla ludzi i społeczeństwa akurat. Ale... Niech pani to napisze jeszcze raz, bo ja nic nie rozumiem. Jakoś Dawid, wszyscy rozumieją, tylko nie ty. Dziwne. Co powiedziałeś? Wow. Odbiło ci, chłopie? Dawid, uspokój się. A co się tu dzieje? Ja nie pojmuję rzeczywistości, której teraz nasza szkoła steleportowała. Ty spadaj na emeryturę, stare jęco. Dawid, kiedy się zdenerwuje, staje się agresywny. Ludzie z ADHD są też niemili, się okazuje. Bardzo są niemili. Jednak Teresa Kremer, która jest doświadczonym pedagogiem, potrafi sobie radzić z takim zachowaniem. Najpierw mnie przeproś, potem usiądź na miejsce, bo inaczej będziesz miał kłopoty. Ja nie żartuję. Dobra, przepraszam. Stary, o co chodzi? O co chodzi? Dawid z powodu swojej choroby już kilka razy musiał zmienić szkołę. Chłopak bardzo chce się uczyć, jednak łatwo wpada we wściekłość i kilka razy w nowej szkole przeszkodził nauczycielom w prowadzeniu lekcji. Dobra, na razie jedyna rzecz, która tutaj pasuje, to jest to, że on to nogą lata, nie? To jest chyba jedyna na razie taka realna objawa. W sensie wiadomo, że jakby każdy na każdą chorobę, nawet na grypę, to każdy reaguje zupełnie inaczej, nie? Na przykład facet, jak dostanie katar, to o Jezu, kurwa, umieram! Weź testament, dzwoń do notariusza! Ja nie wiem. Ona pisze tak szybko i gada tak szybko z tej matematyki, że ja nic nie rozumiem. Przecież ja chciałem tylko zrozumieć. Ja nie wiem, czemu oni się tak mnie czepiają. Wiem, że Dawid wymaga cierpliwości, ale czasami muszę ostrzej zareagować. Nie mogę tolerować takiego zachowania na lekcji pomimo jego ADHD. Z główki mu wywal, mordo! W tym tygodniu klasa Dawida prowadzi sklepik szkolny. Uczniowie za zgodą dyrektora zbierają pieniądze na rzecz dzieci z pobliskiego domu dziecka. Pomogę wam. Nie trzeba. Daj mi, ja poukładam te batony. Nie słyszałeś? Idź stąd, spadaj. Bez sensu. Miętowe powinny być na górze, a owocowe na dole. Tak, Dawidek, ty tu jesteś szefem. Nie mów tak do mnie. Bo co mi zrobisz, Dawidku?
Daj, poukładam to może. Co? No i zajebiście! No i co zrobiłeś? Popatrz! Koniec świata! Ej, gdzie ty idziesz? Sprzątaj to, chłopie, tak? Zostaw mnie! Bo tobie wolno wszystkami, nie można nic, tak? Ej, co tu się dzieje? Ej! Co ty robisz? Wychowawca klasy Dawida, informatyk Piotr Gądek, dowiedział się już od nauczycielki matematyki o agresywnym zachowaniu chłopaka na lekcji. Sam także widzi, że Dawid tego dnia jest bardzo pobudzony. Dlatego postanawia wezwać do szkoły jego matkę. No i znowu wszystko na mnie. On zepsuł. Uspokój się, Dawid, chodź. Nie mówię, że to twoja wina. Chcę, żebyś się uspokoił, rozumiesz? No, ale powiem wam, że dopiero 15 odcinków szkoły i dopiero pierwszy mnie wkurzył. Byłem spokojny do teraz. Zobaczycie, jak ściekł jego naruciaka. Po lekcjach 16-latki Zosia i Kinga pojechały do centrum pochodzić po sklepach. Zosia po raz pierwszy od śmierci matki poczuła, że ktoś się nią interesuje. Dziewczyna na wyprzedaży znalazła sukienkę, która jej się bardzo podoba. Jednak wie, że od ojca nigdy nie dostanie na nią pieniędzy. Jesteś mała, drobniutka. I super, przymierzaj ją, szybko. Kinga uważa, że wystarczy kilka modnych ubrań, żeby Zosia nabrała pewności siebie i zaczęła się sobie podobać. No, Zośka, jak tam? No, już chyba. Wow. No, ekstra wyglądasz, naprawdę świetnie. Komu żeście firankę ukradły? To może... Nie będę opisywał, jak się ubierają 15-latki, tylko przejdziemy do jakiegoś tutaj tematu odcinka. Podoba ci się kiecka? No tak, tylko wiesz, trochę droga. No to co? Idziemy chwileczkę? No jasne. Idziesz z nami? No co ty? Jezu, szkoła naprawdę nie miała wstydu, nie? Te stare odcinki, no wstydu nie miały, naprawdę takie... O Jezu, jakie to jest niesmaczne. Jak ona może to robić? Przecież to jest dobleśne. Ja w życiu czegoś takiego nie zrobię, ona chyba zwariowała. To jest... Ona normalnie puszcza się za kasę. Jezu, Zosia, mam odruchy wymiotne, nie? Po tej jednej scenie, a pewnie to jest jedna z wielu, co? Przygotujcie się, kochani. O, Jezu! Do szkoły przyjeżdża mama Dawida. Kobieta samotnie wychowuje chłopaka. Jej mąż kilka lat temu uznał, że nie nadaje się na ojca i odszedł do młodszej partnerki. Dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi? Dobrze, pani jest... Dawid jest bardzo podenerwowany. Bardzo proszę, żeby zabrała go pani do domu, dobrze? Pędak kot wprowadza do celi. A wy też byliście zawsze tacy mega ciekawcy, co tam się dzieje w tym gabinecie nauczycielskim. Ja zawsze, jak wchodził nauczyciel, to od razu... Co tam jest? Co tam jest, pieczara? Ja chcę zostać w szkole. Dobra, my w gry. Ja zostaję w szkole. Nie możesz, Dawid. A dlaczego? Weź plecak i idź z mamą. Nie. Posłuchaj mnie, synku. Nie! Dawid, uspokój się. Uspokoję się, ale nie jadę nic. Kupię ci nową grę. Naprawdę? Kupisz mi nową grę? Tak. Taką, jaką będę chciał? Jaką sobie wybierzesz? Świetnie. Gdzie biegniesz? Po kurtkę do szatni. Nie chcemy pani krytykować, ale nie może mu pani na wszystko pozwalać. Nie możemy pani krytykować, ale... Czego oni ode mnie chcą? Cudów? Leki nie pomagają, lekarz też nie pomógł. Przecież Dawid nie chce się tak zachowywać. On po prostu jest chory. Za chwilę z tego wyrośnie, trzeba to jakoś przetrwać. Czy mam tobie już psuć zabawę teraz, czy na końcu odcinka? A propos tego, że wyrośnie z tego. Chcę jak najszybciej się ubrać, żeby dostać od mamy nową grę. Jezu, co ty zrobiłeś? Popatrz, jak ja przez ciebie wyglądam, jestem cała mokra! No i dobrze ci tak. Do twojej matki! Mordo, to jest woda, zamknij mordę, naprawdę, to jest po prostu woda. Ona wyschnie i nic się nie... Na zdrowie, kochanie! Dzięki, baby. Możecie napisać na zdrowie, kochani. Co ty robisz? Boże, co ty robisz? Muszę iść do dentysty, Dawid, zwariowałeś? Po co do dentysty? Umówiona, zostaw mnie, proszę. Przecież masz ładne ząbki. Dawid, proszę. To są ludzie za DHD, tak? Zamykają ludzi w klatkach. Przyszedł te... To jest szkoda już komentarza, naprawdę. Ja myślałem, dobra, chwilę temu myślałem, że ja będę się, nie wiem, jakoś wkurzał, ale teraz to już jest taki poziom absurdu. Oni przeszli, że po prostu... Jakby płacze, nie? Kinga po szybkim wraca do sklepu. Jezu, weźcie! Ja pierdzielę, przestań tak mówić, że ona po szybkim czymś przyszła. Weź! Kurwa! Zarobiła 100 zł i jest bardzo zadowolona. Zarobiła 100 zł i jest bardzo zadowolona. Ja pierdzielę. Co ty odwalasz? Daj mi spokój. Weź, wstawaj. Nie rozumiem cię. Jak ty możesz to robić? No ale o co ci chodzi? Korona mi z głowy nie spadła i mam stówę w kieszeni. Jak możesz się tak poniżać?
poniżasz, to się ty przed swoim starym, kiedy go prosisz o jakieś marne grosze. Ale ty nie musisz, przecież twoi starzy wysyłają ci kasę. Mam w dupie ich pieniądze, rozumiesz? Sama sobie zarabiam. Serio wolisz kasę od tych frajerów? No tak, wolę, bo to chodzi o zasady. Jakie zasady? Przecież ty się normalnie puszczasz. Ale co ty gadasz? No słuchaj się pewnie jakiś głupot. Zrobię z ciebie super laskę, będziesz naprawdę kimś. No kim? Dziw... Macie tak głębokie rozmowy, dziewczyny, naprawdę. Jestem fanem. Niestety boję się, co mnie zaraz spotka. W szkolnej szatni nadal siedzi zatrzaśnięta przez Dawida koleżanka z klasy. Ale jak to cię zamknął? No normalnie, popatrz jak ja wyglądam, jestem cała mokra. No to dlaczego na przykład nie zadzwoniłaś, tak? Bo wyrzucił mój telefon. Koledzy mają już dosyć wybryków Dawida i postanawiają dać mu nauczkę. Nie wiem, chyba mu wpieprzymy, ale czekaj. Proszę, nie róbcie nic, jeszcze będą jeszcze większe problemy. Nie daruję tego, że cię tu zamknął. Proszę cię, Max, zostawcie. Zostawcie ją tutaj, zostawcie ją. Nie wypuszczajcie jej. Spokoju. Spoko, Kaśka, tak mu pieprzymy, że się zdziwi. Dokładnie, tak Pudzian opowiadał. Najlepszy lek na ADHD to jest wpierdol. Ja nie wiem czemu, ale ja bardzo dobrze pamiętam ten wpis Pudziana, który mówił: jak byłem dzieckiem, to mówili, że mam ADHD, ale moja mama nie wierzyła w takie bzdury. Po prostu wzięła mi pas, walnęła 3 razy w tyłek i już nagle nie było ADHD. Emoji, 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 emoji. To z pamięci lecę, nie? Następnego dnia ojciec podwozi Zosię do szkoły. Mężczyzna jest przedstawicielem handlowym, mało zarabia i nie stać go na drogie ubrania dla córki. Zosia to wie, jednak ojciec nawet nie próbuje zrozumieć, że córka czuje się gorsza od koleżanek. No dobra. Potrzebuję buty na WF. Ale co ty do mnie mówisz? Przecież wiesz dobrze, że nie mamy pieniędzy. Nie mam pieniędzy na buty. Musimy oszczędzać. Nie mamy kasy. Tylko ja ćwiczę w tenisówkach. Proszę cię. Wiesz co, przesadzasz. Nie przesadzam. Naprawdę, wszyscy się ze mnie śmieją. Ale zobacz, kto się z ciebie śmieje? Wszyscy są ubrani tak jak ty, elegancko wyglądają, tak samo jak ty. No co ty, przesadzasz trochę. Jasne. Patrz na moje ciuchy. Nie widzisz, jak ja wyglądam? No dobra, idź już, bo się spieszę. Co ja mam zacząć robić, żeby nie musieć od ciebie żebrać na głupią bułkę? Mam się zacząć puszczać? Ej, panienko, co to za słowa są? Nienawidzę cię. A drzwi, ogon masz? Zosia jest załamana. Czuje, że na ojca nie może liczyć. Przed szkołą na dziewczynę czeka Kinga. No dobra, to będzie wszystko wina taty. Hej. Ej, Zosia. Ej, co się stało? Nie chcę o tym gadać. Ojciec jest znowu wkurzył, wszystko widziałam. Słuchaj, nie proszę go nie wiadomo o co, poprosiłam tylko buty na WF, a on nawet tyle nie może mi kupić. Mówiłam ci, że macie gdzieś? Jakby mówiłam, żyła, tak? Jakby mama żyła, to byłoby inaczej. No ale ja nie ma. A ty skąd? Ze śmietnika wygrzebałaś tą kurteczkę? Weź, odwal się od jej Małkowska, co? Popatrz się na siebie. Ona ma większe problemy niż ciuchy, ona jest ruda. Hej. Kochanie, spokojnie, ja mam rudą skórę, więc... Da, to okej. Okay. Patrz, co mam dla ciebie. Kinga, wow. Ale ładna, ale przecież ona jest prawie nowa. Słuchaj, ja w tych ciuchach już nie chodzę, a tobie się świetnie przydadzą, rozumiesz? Dzięki. No to słuchaj, może skoczymy dzisiaj na miasto? Kinga uważa, że Zosia powinna sama zarabiać na siebie i tak jak ona, spotykać się z bogatymi mężczyznami. Kinga, ja bym nie potrafiła tak jak ty. Co byś nie potrafiła? Musisz spróbować, bo inaczej się nie dowiesz. Zobaczysz, będzie naprawdę fajnie. Ale to jest okropne. Wiesz co, nie wszystkiego trzeba spróbować, żeby się dowiedzieć, że to nie jest dla ciebie, nie? W sensie na przykład nie trzeba spróbować skakać bez spadochronu, ponieważ... Może się okazać, że nie potrafisz latać, nie? Że nie masz skrzydeł. Warto też nie próbować prowadzić samochodu bez kierownicy, bo może się okazać, że auto nie pojedzie tam, gdzie patrzysz. Można też próbować nie mieszać różnych substancji, bo zawsze się to kończy w ten sam sposób i z reguły źle pachnie. No i tu masz narzędzie. Klasa Dawida ma dzisiaj lekcję informatyki ze swoim wychowawcą Piotrem Gądkiem. 15-latkowie uczą się edytować zdjęcia w programie graficznym. Dawid już prawie skończył, ale rozkojarzył się i nie wie, co robić. No dobra, to jest druga rzecz, która jest chociaż zbliżona do tego, nie? No bo osoby z ADHD, tylko że ja nie jestem specjalistą, pamiętajcie, to ja tak mam. Będę mówił wam, jak ja mam. Ja mam tak, że czasami się na czymś skupiam i bez lekarstw bardzo łatwo jest mi się rozproszyć, ale w taki sposób, że po prostu ja zapominam, że coś robiłem, nie? Tak jak macie Windowsa, macie jeden odpalony program, to tak jakbyście go zamiast minimalizować, to go kompletnie wyłączyli i zaczęli robić coś innego i w ogóle zapomnieli, że to był odpalony ten program. I chwilę wam zajmie, zanim w ogóle sobie przypomnicie, a czekaj,
czekaj, bo ja robiłem coś i powinien się na tym zgubić. Chociaż wiecie, ja już powoli zapominam o niektórych tych rzeczach, bo ogromnym plusem tego, jak się dowiesz i zaczniesz pracować nad swoim ADHD, jest to, że możesz sprawić, że on będzie jakby słabszy w swoich reakcjach. I naprawdę jesteście w stanie wiele rzeczy, nie tyle co wyleczyć, ale trochę tak zaleczyć, w sensie, że te objawy są dużo lżejsze i mniej ci przeszkadzają w życiu. Tak, dokładnie, wyciszyć, dziękuję baby. Tego mi zabrakło. Są przeróżne sposoby, to nie tylko farmaceutyczne, żeby się wyciszać. Potrzebujesz pomocy? Nie wiem co dalej. Płakasz. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze zrobiłem? Super. Powiem wam, że ja jestem naprawdę w wielkim szoku, że oni cokolwiek robią na informatyce, bo my to na pierdolone wormsy po prostu, nie? Słuchajcie, Dawid już skończył. Koledzy z klasy po tym, jak Dawid poprzedniego dnia pokłócił się z nimi w sklepiku i zamknął w szatni koleżankę, uważają, że jest nienormalny. Od rana z niego kpią i naśmiewają się. Sam to zrobiłem. No pięknie widzę właśnie, Dawidku, ślicznie. Nie mów do mnie, Dawidku, bo cię pokój się! Nie ma żadnego przystanku na rozmowy, od razu, kurde! Kurde! Zaraz ci pokażę! Uspokój się, Dawid, połóż to krzesło. Uspokój się. Ej. Oni ciągle mówią do mnie Dawidek, a ja tego nie lubię. Gdzie jest jaki konfident? Ej, słuchajcie, czemu, jeśli Dawid was prosi, żebyście go tak nie nazywali, to po co to robicie? Żeby było mu niemiło. Dobrze, już nie będziemy. Podajcie sobie ręce. Dawid, w porządku? Mhm. No już. Wiecie, jak się podaje rękę do osoby, której nie lubisz? Szukaj! Lubimy się, nie? Dawid, dostajesz piątkę z zadania. I szóstkę za podnoszenie krzesła. W czasie przerwy Zosia przymierza ubrania, które dostała w prezencie od Kingi. 16-latka nigdy wcześniej nie nosiła markowych ubrań. Jest trochę onieśmielona krótką sukienką, ale bardzo się sobie w niej podoba. No wiesz, fajnie, tylko naprawdę chyba jest za krótka. No coś ty, naprawdę bomba. Musisz siebie uwierzyć. Popatrz, jak ekstra wyglądasz. Teraz możesz wszystko, naprawdę. Każdy na ciebie poleci. Masz w ogóle... Znowu ona, mogę ją zabić. Znowu ona, nie wiem, przyszła sikać, no, bo jesteście w kiblu. O Jezu, znowu przyszła! Pozbyć się moczu! Jezu! O Jezu, to jest kobieca łazienka, no przecież wy nie przychodzicie do łazienki sikać. Przepraszam, zapomniałem, Jezu! Przepraszam, amator, głupi jestem. No i co, przyjmujesz się taką brzydką, rudą małpą? Patrz, jak ona wygląda. A mogłabyś może stąd wyjść? Przepraszam, nie widzisz, że rozmawiamy? No właśnie widzę, no. Widzę, że z ciebie jeszcze pokrako dało się człowieka zrobić. Weź odwal się od niej, tylko wyjdź, bo rozmawiamy. Słucham? Coś ci się chyba do zębów przykleiło, grubasie. Masz jakiś problem? Wyłaź stąd! Masz jakiś problem? A ty sobie nie pozwalaj. Powiem wam tak. Na pewno Ruda ma w sobie to, że mówi jakby miała 30 lat, nie? W sensie... Sposób jej wymowy, głosu jest taki, słuchajcie, jakbym ja słuchał 30-latki. Gdybym ja jej nie widział teraz, nie? I nie wiedział, że to jest dziecko, to bym miał takie... Co to za baba tu przyszła? Masz jakiś problem? A ty sobie nie pozwalaj. Co ty robisz w szkole? W tym samym czasie chłopcy z klasy Dawida postanowili w końcu dać mu nauczkę. Chcą w szatni go pobić. Słuchajcie, to jest lekarstwo na ADHD, no, mówię wam. Zaraz tutaj Pudzian wyjdzie i Pudzian mnie go będzie rzucał ciężarami. Chłopaki, co mi chcecie pokazać? No siemanko, chodź. Idziemy, idziemy. Stary, nie denerwuj się. Och, chłopie, teraz nie uciekniesz. Jeszcze raz rzucisz kogoś plecakiem. Albo zrobisz coś Kaśce. Albo będziesz się wpieprzał, sam cię nie trzyma. Bo co, Dawidku, co? Pójdziesz do wychowawcy się poskarżyć albo do mamusi, która cię do szkoły odprowadzi. Zrażnij się, rozumiesz? Zostaw go, psycholu! Dawid wpada w szał. W amoku szarpie leżącym Maxem. Jest bardzo silny i chłopcy nie potrafią go powstrzymać. Nie, proszę pana, on go zabije! Pamiętajcie, zawsze z głowy tutaj, nie z czoła, a nie z twarzy, tylko z głowa. To oni zaczęli, a teraz zwalają na mnie. Zawsze wszystko jest na mnie. Najchętniej wróciłbym tu z giwerą i wszystkich powystrzelał. O, ale tu nie mówimy tak... Dear YouTube administrations, very sorry for him. He didn't mean to, he's talking about Call of Duty, you know. Po lekcjach Kinga zabrała Zosię do centrum. Umówiła koleżankę na spotkanie ze swoim stałym klientem. Ci powiem. Słuchaj, to jest Zosia i podoba się jej ta sukienka. Cześć, Zosia. Uśmiechnij się, dziewczyno, uśmiechnij się. Podoba ci się? Strzygam się zaraz, to prawda, weźcie to ode mnie. O Jezus. Ile ona kosztuje? Tylko 100 jest na wyprzedaży. 100 mówisz?
Okej, ale jak się uśmiechniesz. Boję się. Dasz rady, rozumiesz? Zośka, dasz radę, wszystko będzie okej. Musisz się teraz napić, chodź, idziemy. No chodź. Zosia jest przerażona, ale nie potrafi się sprzeciwić Kindze, która wszystko dokładnie zaplanowała. Nie chcę. No pij! Szkoła TVN 12+. No, jesteście. Proszę cię bardzo. Taka ci się podobała? No idź. Na razie, Kinga. No, cześć, trzymaj się. Wyluzuj, dziewczyno, wyluzuj. To taka spięta jesteś. Siadaj. Drodzy Państwo, jesteśmy już wszyscy, więc możemy, myślę, spokojnie porozmawiać. Jak Państwo wiecie, w szkole miał miejsce incydent z Dawidem. Rozmawiamy o bandycie, proszę Pana. Ja się boję Maxa do szkoły puścić. On mi zabije syna. To dobry chłopak, mój Dawid. Dobry chłopak. Wychowała Pani syna na bandziora. Spokojnie, proszę Państwa. A ja rozumiem. Jakie spokojnie? One są uzasadnione, spróbujmy jednak... Ty, a ty czarnokrzyżniku z Krainy Oster. Gdzie jest twój kostur, słuchaj? A jak ty wychowałeś swoje gremliny, które biegają i tobie eliksiry przynoszą, czarnokrzyżniku? Spokojnie porozmawiać. Takie rzeczy się zdarzają, proszę Pana. Proponuję opanować emocje. Proszę Pana, on prawie udusił mojego syna. I to bez powodu. To nie jest takie oczywiste. Jak nie jest oczywiste? Dawid twierdzi, że uczniowie wciągnęli go do szatni i zaatakowali. Proszę Pana, nasi synowie mówią co innego. Dawid, proszę Pana, pobił Maxa bez powodu. I podobno dzieci z ADHD tak mają. Co? To ja mogę bić ludzi normalnie? Ludzie tak z ADHD mają? Ja mogę bić ludzi? Bo tak ma? Ej, fajnie. W sumie spoko. Chce ktoś? Proszę Państwa, prawda jest taka, że uczniowie dokuczają Dawidowi, pomimo, że wiedzą, jaki jest jego stan emocjonalny. Ale kto to w ogóle słyszał, żeby bandyta chodził do szkoły? Wywalić gówniarza! Proszę Pana. Może trzeba go przenieść do szkoły specjalnej, może powinien się leczyć. Jest Pani okrutna. Proszę Pani, ja nie jestem okrutna, my się martwimy o nasze dzieci. Wydaje mi się, że argumentem ja się martwię swoje dzieci można podbić inny kraj dosłownie. Można wywołać wojnę. Dawid jest agresywny. Jego Pani leczy. Dawid jest agresywny i Pani musi coś z tym zrobić. Nawet jeżeli to nie jest jego wina. Ja sobie z nim radzę, to w szkole ciągle jest nie problem. Nie radzi Pani sobie. Myślałby kto. O Jezu, rozczarowałaś mnie. Myślałem, że tak podeszłaś, że myślałem, że wali się, nie? Ale ja już tutaj chyba się wszędzie spodziewam po prostu jakiegoś hita. Że Pani ten problem się sam nie rozwiąże. Tak? Nie widział pan? Wychowałam bandytę, dziecko chore psychicznie. Rozumiem, proszę się uspokoić. Ja wiem, to jest trudna sytuacja, to jest stres. Pani musi stawić czoła innym rodzicom, ale... Przyszedł adwokat. Ciężka sprawa jest, słuchaj. No mamy problem, tak? Kapusta zgniła. Nie widzi pan, że to jest lincz? Nie widzi pan? To nie tak. A jak? Mój Dawid jest chory, a i tak myślą wszyscy, że to moja wina. Dobrze, w porządku. Czy Dawid dostaje jakieś leki? Brał, ale niestety czuł się po nich źle, ciągle spał, był po prostu nie do życia. A psycholog? Jest pod opieką psychologa na przykład? Nie, był przez chwilę, ale nie lubił tego. Może inny lekarz, inne leki. I tu ładnie już, nie? Że szukają rozwiązania i podrzucają naprawdę dobre rozwiązania, że jakby w tą stronę trzeba iść. Słuchajcie, nie żebym, wiecie, był tylko tutaj taki cherry picking tych złych rzeczy i tam, bo to... Ja tu nie mam żadnej narracji pod tytułem zniszczę TVN, bo podeszła do błaha do sprawy, która mnie dotyka. Staram się być... obiektywny. Proszę Pana. Nauczyciele nie chcą wyrzucać Dawida ze szkoły. Wierzą, że kiedy chłopak znajdzie się pod opieką psychologa i zacznie brać lekarstwa, będzie spokojny. Muszą jednak przekonać do tego zdenerwowanych rodziców pozostałych uczniów. Szkoła podejmie konkretne działania. Będziemy pilnować na lekcjach, na przerwach Dawida. To po pierwsze, po drugie, postaramy się dla niego o fachową opiekę, pomoc. Państwo też mogą pomóc. Jak? Możecie zacząć od zamknięcia mordy. Zosia uprawiała za pieniądze. 16-latka jest przerażona tym, co zrobiła. No nie... O Boże, już zdążyłem zapomnieć o tym wątku, tamten jest taki absorbujący. Nie... O nie... Niedobrze. Czekaj, zaraz, już ci dam wódkę. Cholera jasna, nie mam jej. Dobrze? Całą sytuację widzi Andrzej Lesicki, wychowawca Zosi i Kingi. Nauczyciel jest zaniepokojony zachowaniem dziewczyn. Na razie. Zosiu, za co on ci zapłacił? Można mi powiedzieć? Niech pan mnie zostawi! Kinga, wytłumacz mi, o co tutaj chodzi, dobrze? To nie pana sprawa, niech się pan odczepi! A co tu robi nauczyciel? Zoska! Trzymaj te ciuchy. Po co to zrobiłam? Dlaczego dałam ci się namówić?
Bo potrzebowałaś tej forsy. Twój ojciec to totalny paran, którego nic nie obchodzi. Jeszcze Lesicki mnie widział. Lesicki, mi się nie przejmuj, rozumiesz? To nie jego sprawa. Czuję się okropnie. Słuchaj, też i tak czułam, ale spoko, przyzwyczaj się. Nie! Ja już nigdy więcej tego nie zrobię! Weź mi tutaj nie pękaj! Umówiłam się na jutro z fajnymi gościami. Chcą nas zabrać do akwaparków. Wymoczymy tyłki, będzie naprawdę fajnie. Wyluzujemy się! Głupia jesteś! Drugi raz tego nie zrobię! Słuchaj, już im obiecałam, tak? Jeden ma na imię Krzysiek, a drugi Rafał. Będzie naprawdę fajnie. To fajni kolesie. Widziałam ich profile, mogę też ci pokazać. Pogięło cię! Chcesz się z nimi przez internet umawiać? Przecież to jest niebezpieczne! Niebezpieczne są tylko czarne koty. Mówisz, jakby to była jakaś zabawa. Do śmiechu ci? Nie dramatyzuj, dziewczyno! Nie dramatyzuj! Matko boska, no okej. Muszę przełączyć odcinek na szkoła, odcinek 9, część 3. Zobaczcie, co tam będzie. Dawid razem z mamą wraca do domu. Kobieta po rozmowie z nauczycielami postanowiła, że musi w końcu zacząć syna leczyć. Dawid. Musimy porozmawiać. Zostaw mnie. Twój wychowawca powiedział mi o wszystkim. Ja nie chcę o tym rozmawiać. Dziecko, ja już nie mam siły. Znowu cię wyrzucą, przeniosą do innej szkoły. Ja nie chciałem go tak pobić. Milej chciał! Milej! Ale pobiłeś. Ojciec Maxa chce z tym iść na policję i do kuratorium. To on pierwszy zaczął. Nie chcę ci psuć zabawy, ale nic nie piszesz. Oni mnie nienawidzą. Mówią, że jestem psychiczny. Mówią, że mi szajba bije. Mamo, czemu ja taki jestem? Czemu ja nie mogę być normalny? Synku, ty jesteś normalny. Masz super mocy, ziom. I twój mózg z***dala. Ja robię speedrun przeżycie, nie? Następnego dnia fizyk Andrzej Lesicki widzi, jak ojciec podwozi Zosię do szkoły. 16-latka cały czas bardzo przeżywa to, że uprawiała seks za pieniądze. Dzień dobry, Zosiu. Zaczekaj chwileczkę, dobrze? Przepraszam, chciałbym z panem porozmawiać. Pan troszkę się spieszę do pracy, co się stało? Ale spotkałem wczoraj na mieście Zosię i trochę zaniepokoiło mnie jej zachowanie. Co robiła? Jaki konfident! To znaczy, czuć było od niej alkohol i kiedy z nią rozmawiałem, podszedł jakiś mężczyzna, powiedział do niej, że była super i dał jej 50 zł. Zośka, jaki mężczyzna? Jaki mężczyzna? Nie! Ojciec jest wściekły na córkę. W głowie mu się nie mieści, że dziewczyna mogła przespać się z kimś za pieniądze. Już jakie przejście w ogóle, what the fuck? Jaka teleportacja, przecież ten kibel od tamtego placu jest jakiś kilometr. Wiem, bo tam byłem. Zośka, otwórz te drzwi, otwórz, bo je wyważę. Zostaw mnie, proszę. Ale proszę się uspokoić, dobrze? Proszę się uspokoić. Zośka! Proszę nam zostać, dobrze? Dziewczyny, na lekcję. Zosiu, proszę cię, uspokój się i chodź, pójdziemy gdzieś porozmawiać, dobrze? Co ty zrobiłaś? Jak myślisz, że dostałam kasę za ładny uśmiech? Przestań wyjść, co ty zrobiła? Ja tylko chciałam mieć trochę ładnych ciuchów i kosmetyku. Ty mi nigdy na nic nie dajesz. Co się dzieje? Co to jest za awantura? No, dziewczyny na korytarzu mi powiedziały. No, to jest delikatna sprawa, pani dyrektor. Aha. Proszę cię, nie płacz, dobrze? Chodź. Jestem roztrzęsiona. Chodźmy do kabinetu. Zosieńko, chodź, kochanie. Chodź. Wiem, że nie dawałam jej dużo pieniędzy, ale czy to jest powód, żebyś na ulicę? Przecież miała dach nad głową, miała jedzenie. To, że nie mam dużo pieniędzy, to nie moja wina. Ja jestem za to odpowiedzialny? Ty jesteś z... Ty? Generalnie tutaj dyrektorka rozmawia z ojcem, z tą córą, no już jest przypał, no i już będzie tutaj robione w tą stronę jakiś progresik. My musimy chyba sypać solą na naszą ranę tego, co już mieliśmy okazję zobaczyć, już żyk był, nie? To po co to ponawiać? Wróćmy do naszego chłopaka, bo ta sprawa nie jest rozwiązana. Dawid był z mamą u lekarza. Dostał leki, po których jest spokojniejszy. Chłopak wie, że źle zrobił, bijąc Maxa, ale on także czuje się pokrzywdzony. Ma żal do kolegów, że mu dokuczali i chcieli go pobić. No więc... Wiem, że cię sprowokowali. Mama Franka dzwoniła wczoraj do mojej. Zajebista koszulka. Kontrol C, kontrol V. I podobno to oni zaczęli, to prawda? Odczep się ode mnie, wiesz?
Dawid, ja ci chcę tylko pomóc. Akurat, jesteś taka sama jak oni. Jak też pomóc, to mów szybciej. Słuchaj, to jest akurat taki realny przykład, bo ja tak mam. No, czasami jak z kimś rozmawiam i mówi za wolno, to ja mam takie... Przecież wiem, do czego zmierzasz, no już weź skończ! Tak, wiem, że potem szedłeś na dach i szedłeś szybciej, no rozumiem. Nie musisz opowiadać o tym, jak chodzisz na każde piętro po kolei. Może ja jestem nienormalny, ale wy jesteście świnie. Cały czas się mnie czepiacie. Dawid, ja ci chcę pomóc. A ja nie będę w ogóle z tobą rozmawiał. Kasia chce pomóc Dawidowi. Uważa, że Max powinien pójść do dyrektora i powiedzieć prawdę, że to on sprowokował bójkę. Max, po co zaciągnęliście Dawida do szatni i chcieliście go pobić? Mój ojciec zrobi tak, żeby go stąd wyrzucili. A moja mama mówi, że trzeba mu pomóc. Chciał mnie zabić, tak? On chciał tylko tobie skręcić kark. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja widziałem straszny film 2, tam kobieta sobie obróciła głowę, dalej żyła. No zaatakowaliście go, czemu w ogóle to zrobiliście? No kurde, ciebie zamknął w szatni, mnie zaatakował na lekcji informatyki. Zadowolona? Nie prosiłam was o to, obiecaliście mi, że nic mu nie zrobicie i zostawicie go w spokoju. Stary, ona ma rację. Serio? Przymijaliśmy. Max, jak tego nie odkręcisz, nie gadam z tobą. Ale Kaśka, czekaj, no! Gadaj! No i teraz tutaj mamy dopiero jakiś, wiecie, development. I teraz przychodzą tutaj chłopacy na spotkanie do dyrektorki i będzie rozkminiane. Max Nowicki i jego koledzy przyznali się do sprowokowania Dawida. Dyrektorowi zależy na tym, żeby pogodzić chłopaków z klasą. Dlatego zorganizował spotkanie Maxa, Dawida i ich rodziców. No i ja powinienem cię przeprosić za to, że cię sprowokowałem. To co, chłopaki, zgoda? Zgoda. Mój syn bierze leki i jest pod opieką psychologa. Proszę nie zgłaszać tego do kuratorium. No cóż, w takiej sytuacji nie będę toczył wojny i... Mam nadzieję, że to było po raz ostatni i więcej się nie powtórzy. Czyli rozumiem, że sprawa jest załatwiona. Typ ewidentnie teraz zmienił... Jest zmienokształtny, nie? Teraz widać, że zmienił po prostu strój. Zosia bardzo żałuje, że uprawiała za pieniądze. Wstydzi się tego. Chce o tym powiedzieć Kindze, która ją do tego namówiła. O co ryczałaś w kiblu? Nie twoja sprawa. Trzymaj to. Przecież dam ci te ubrania, nie są mi potrzebne. Nie chcę ich, zniszczyłaś mi życie. Frajerka. Co ci się stało? No nie widzisz? Śniaki. Kinga pojechała wczoraj na spotkanie z dwoma mężczyznami, z którymi umówiła się przez internet. Mężczyźni byli agresywni i ją pobili. O, i ona dostała za swoje, według reżysera. No takie, no dobra, i ta typiara, która tam podpowiadała, żeby ta się puszczała, niech dostanie na końcu po prostu w łeb! Niech pokaże, jak to się kończy! Nie, no wiecie, o co chodzi, że po prostu jakby, no to, no... No nie opłaca się. Nie polecam, nie warto. Lepiej zostać No i dobra, no i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek szkoły. No, powiem wam, że był burzliwy, dużo się działo i goddammit, ten odcinek chyba też jest jeden z dłuższych, który miałem okazję nagrywać. No, ale wy chyba lubicie dłuższe odcinki, więc no, chyba nie będziecie marudzić, co? Dajcie znać, jak wam się odcinek podobał, no i widzimy się już bardzo niedługo w kolejnych odcinkach, no ale swoją drogą. Zapraszam was serdecznie na kanał Boruciak, ponieważ tam Boruciak nagrywa swoje filmy. I goddammit, jakoś mu tam idzie, nie? One są gorsze niż te tutaj, ale przynajmniej coś tam próbuje chłopak. Poza tym, Naruciak, czyli już ja, jestem na Twitchu i tam sobie streamuję. Tak mówię na końcu, tak troszeczkę nieśmiało, bo jeszcze się uczę. Więc jeżeli chcecie wpaść, to zapraszam, ale nie jestem jakimś super profesjonalnym streamerem. I sam jeszcze nawet nie mam pomysłu za bardzo, co tam robić, więc robimy w sumie wszystko. Gramy trochę w horrory, trochę gadamy, oglądamy YouTube, czy się wygłupiamy w jakiś inny sposób, ale zapraszam. Możemy spędzić razem czas i wiecie, się trochę lepiej poznać i te sprawy, nie? Ale jeżeli chodzi o ten odcinek, to na tyle. Trzymajcie się, buziaczki. Hej!